Super. Zapraszamy przede wszystkim rodziców z małymi dziećmi do lat 3. Zachęcamy, będzie to na pewno przedsmak edukacji, czy to żłobkowej, czy przedszkolnej. Tutaj dzieci będą mogły nawiązywać relacje, poznawać nowe osoby, pobyć ze sobą, a przede wszystkim pobawić się. Pobyt tutaj jest bezpłatny, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Punkt będzie otwarty 2 razy w tygodniu, w poniedziałki od 14 do 18, natomiast we czwartki od 10 do 14. Zachęcamy tym bardziej, że nasi pracownicy i wolontariusze przygotowują wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jest też już logo. Tak, dzisiaj wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu na nasze logo Małego Portu. Została nią Oliwia. Będzie ten znak reprezentował właśnie Mały Port. Te prace są piękne, więc chyba trudno było wybrać tą najlepszą. Mieliśmy komisję zwołaną, 3-osobową. Niestety musieliśmy do komisji dobrać jeszcze kilka osób, aby wybrać to logo, ponieważ prace, które do nas wpłynęły, były przepiękne. Nie wiedzieliśmy, którą wybrać. Zdecydowaliśmy na pracę Oliwii. Drugie miejsce Weronika, natomiast trzecie Bartosz. Do dzieciaków trafiły nagrody, a teraz cóż, wystarczy tylko przyjść i miło spędzić tutaj czas. Zachęcam wszystkich, ponieważ jest to inicjatywa naszych pracowników, jest to zadanie dodatkowe. Chcieliśmy, aby nasza oferta była bardziej spektakularna, bardziej odbiegająca od tego, co robimy na co dzień. Dlatego tym bardziej zachęcamy i będziemy się starać, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich. Bardzo się cieszę z tego, zwłaszcza, że to jest taka oddolna inicjatywa pracowników naszego ośrodka pomocy społecznej, którzy wpadli na ten pomysł, aby właśnie pomóc tym rodzicom tych najmłodszych dzieci, które dopiero będą się udawały do żłobka czy do przedszkola, pomóc w przygotowaniu i dziecka, i rodzica do tego, więc to miejsce Mały Port ma być właśnie taką przystanią, która pomoże więzi rodzicielskie zacieśniać, ale z drugiej strony też troszeczkę usamodzielnić się i przygotować dziecko do tego, aby no, dobrze sobie radziło w przedszkolu czy w żłobku.